dobry, witam Was serdecznie. Mamy dzisiaj 3 stycznia 2020 rok i dzisiaj chciałem poruszyć temat, czy warto kupić motocykl z francuskiej żandarmerii. Jakiś czas temu kupiłem taki motocykl z francuskiej żandarmerii, jak widzicie, stoi przed Wami. Czy warto kupić? Wiele kontrowersji na ten temat jest, na różnych forach internetowych. Według mnie, z mojego doświadczenia, raczej warto, na pewno warto. I gdybym miał drugi raz kupić motocykl, przypuszczam, że raczej na pewno kupiłbym taki motocykl drugi raz. Z tego względu, że za nie jakieś wielkie pieniądze możemy mieć dość stosunkowo rocznikowo młody motocykl, w miarę zadbany, z pewnym przebiegiem, z pewnym pochodzeniem. Serwisowany na bieżąco, na oryginalnych częściach, więc jak widzicie, można powiedzieć same plusy tego. Motocykle z francuskiej żandarmerii mają przebiegi w granicach 100 tysięcy, około 100 tysięcy. Ale jak wiecie, przynajmniej w tym motocyklu to jest przebieg, przy którym można powiedzieć śmiało, że to jest dopiero motocykl dotarty, bo śmiało jeszcze 2-3 razy tyle nawet tym motocyklem zrobimy bez żadnych tam remontów, bez dodatkowych kosztów niepotrzebnych. Słuchajcie, zająłem się tym tematem dlatego, że naprawdę wielu z Was jest wielu przeciwników, chyba więcej troszeczkę zwolenników tego. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że chyba połowę WJR-ek i BM-ek, takie podstawowe motocykle, były nawet Hondy ST, były w żandarmerii, w różnych służbach, jak nie we francuskich, to w niemieckich, które zostały wystawione na przetarg i zostały sprowadzone do nas, do kraju. Słuchajcie, według mnie nie ma czego się obawiać, bo z kupnem takiego motocykla to jest tak samo jak u nas. Ja zjeździłem naprawdę, wiele egzemplarzy oglądałem, zjeździłem wiele zakątków naszego kraju, żeby znaleźć taki motocykl. Niestety nie udało się znaleźć cywilnej wersji w miarę przyzwoitym stanie. Większość było... Iluś tam właścicieli miała. Większość tych motocykli było nie wiadomo gdzie serwisowane i czy w ogóle były serwisowane. Na jakichś częściach niewiadomego pochodzenia. Także słuchajcie, no tutaj jeżeli chodzi o motocykle francuskie, mamy tą pewność, że były zarejestrowane tylko raz. Są zrobione, naprawdę serwisowane na oryginalnych częściach. One są mają ograniczoną moc do 106 koni. Mniej więcej, ale to wszystko można przywrócić do stanu fabrycznego. Wiadomo, to są wszystko koszty, ale podliczając te koszty, nawet po wymianie, po dokupieniu tych wszystkich rzeczy potrzebnych, które potrzebujemy do tego motocykla, takie jak fotel tylny, tylna kanapa, takie jak zadupek, które możemy zrobić, możemy kupić, naprawa boczków, gdzie były wycięte dziury na syreny. Trochę bez sensu według mnie Francuzi robią z tym wycinaniem na te syreny, no ale to już pomijając kwestię tego. Jest możliwość dokupienia tego, jest możliwość naprawienia tego, jak widzieliście w poprzednich moich filmach. I czy warto kupić taki motocykl? Według mnie naprawdę warto. Tak jak widzicie. Koszt takiego motocykla w wersji cywilnej to jest 2012 rok. Więc wystarczy wejść w pierwsze lepsze ogłoszenia, które są. Ten motocykl, wartość tego motocykla to jest około 28-30 tysięcy złotych na rynku. Ten motocykl z francuskiej żandarmerii w tym roczniku kosztuje w granicach powiedzmy 13 tysięcy. Jak widzicie, bez kufrów. Kufry to jest chyba najdroższa rzecz, w które trzeba zainwestować, no bo bez kufrów ten motocykl wygląda powiedzmy trochę tak nijako. Więc kufry, fotele, stelaż tylnego kufra centralnego, to są takie najdroższe rzeczy. Obliczając to wszystko, myślę, że zmieszczę się w kwocie łącznie z zakupem kufrów, łącznie z naprawami tych bieżących elementów. Tak jak mówię, mam jeszcze do zrobienia lagi, oczywiście wszystko będzie zrobione na oryginalnych częściach. Jak wiecie, zaopatruję się w sklepie Yamaha, w serwisie. Przez internet kupuję różne rzeczy potrzebne.
tak zarówno w mojej R1, jak i tutaj będą wszystkie oryginalne części z Yamahy. Także koszt, tutaj nie ma co się oszukiwać, że zrobimy to za kilkaset złotych. Koszt zrobienia tego wszystkiego na gotowo, już mówię, łącznie z zadupkiem, łącznie z fotelami, ze wszystkim co będzie potrzebne, to jest w granicach z kuframi 5-6 tysięcy, do 6 tysięcy maksymalna to jest kwota, jaką trzeba dołożyć do motocykla w tym roczniku bez kufrów, i to jest cena razem z kuframi. Za same kufry trzeba liczyć około 2 tysięcy złotych. Za fotele ja zapłaciłem 630 zł, dokładnie 144 euro. Tyle mnie to kosztowało, zamówiłem na eBay, znalazłem. Także nie szukajcie tutaj u nas części, chyba że wam nie zależy, żeby powiedzmy znaleźć trochę taniej. U nas na Elixie widziałem, wystawili, nie wiem, to jest chyba uzależnione od tego, że te części są dość poszukiwane. Jeden wystawił za 1250, następny wystawił za 1450 fotele, oczywiście komplet, przód i tył. Wam wystarczy tylko tył. Ja zamówiłem przód i tył. Kosztowało mnie to, tak jak mówiłem, 600 zł na eBayu. Więc jest naprawdę możliwość zakupienia taniej tych części. Do tego dochodzi naprawa plastików. Naprawa plastików, tak jak widzieliście u mnie na poprzednich filmach. Te boczki zrobiłem sobie sam, pospawałem. Nie kosztowało mnie to nic. Troszkę pracy, trochę prądu, bo trzeba to pospawać. Zadupek ogarnąłem sam. Troszkę pracy, mnie to kosztowało kilka godzin roboty, ale zrobione jest praktycznie, można powiedzieć, niewielkim kosztem, praktycznie za darmo. Tak samo jest to na poprzednim moim filmie. Także jeżeli chodzi o te motocykle sprowadzane z Francji, według mnie naprawdę warto. Przynajmniej mają pewną jakąś tam przeszłość swoją, pewną historię. I to jest tak jak u nas, po prostu kupując taki motocykl, czy polski, czy sprowadzony z zagranicy, no każdy jeden motocykl, wiadomo, handlarz zrobi wszystko, żeby wam wcisnąć różnych bajek na opowiadanie, wiadomo czego. Także tutaj mamy, można powiedzieć, pewny motocykl. Każdy motocykl trzeba oglądać, wiadomo, czy to jest sprowadzony z Francji, czy kupiony w Polsce. Trzeba posłuchać, jak chodzi silnik, jak pracuje silnik, jak wygląda rama, wygląd zewnętrzny, już może trochę mniej, bo i tak to będzie wszystko robione. Także słuchajcie, no według mnie i tak jesteśmy na tym roczniku, dajmy na to, powiedzmy, mniej więcej obliczając, około 10 tysięcy do przodu. A mamy motocykl naprawdę w miarę przyzwoitym stanie, w miarę nowy, ładnie utrzymany. Jak widzieliście z poprzednich moich filmów. Jeżeli chodzi o estetykę tego, naprawdę nie bójcie się tego ogarnąć, nie bójcie się wywalać tej elektryki, nie bójcie się robić tych plastików, to nie jest nic skomplikowanego. Elektryka, wszystko jest połączone na oryginalnych kostkach, tak jak widzieliście w poprzednim filmie. Wystarczy wyciągnąć po kolei, jechać po kablach, wyciągać te kostki, łączyć oryginalne ze sobą i tyle, nie ma żadnej filozofii. Jeżeli ktoś boi się tego, obawia, naprawdę to może zostać. W niczym nie przeszkadza, tego nie widać, to jest wszystko ładnie schowane, podłączone do oryginalnej instalacji, także w niczym nam to nie przeszkadza. Śmiało możecie to zostawić, jeżeli boicie się tego ogarnąć. Jest film zrobiony na temat tej instalacji, co można wyrzucić, także polecam wam serdecznie obejrzeć poprzednie odcinki. Tam jest pokazane co, gdzie, jak ogarnąć. Co więcej, podliczając te wszystkie koszty, tak jak mówiłem, i tak jesteśmy do przodu z tym. Także jak najbardziej polecam wam te motocykle sprowadzone z Francji. Ograniczenie mocy tutaj do 106 koni w tych motocyklach przywiezionych właśnie z zagranicy. Według mnie jest to chyba na plus, z tego względu, że te motocykle nigdy nie były wyżyłowane do samego końca, nigdy nie były piłowane, tym bardziej one były użytkowane przez policję, więc w jakiś tam sposób naprawdę nie były katowane. Z ograniczeniem mocy można sobie poradzić bez żadnego problemu. Ja sobie poradziłem, tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach, naprawa właściwie to zaślepione kluczce na kolektorze sącym, które wyciąłem, dziury tak jak powinny być. Poradziłem sobie z tym bez problemu.
Po tym zabiegu przybywa nam jakieś około 20 koni więcej, czyli już mamy około 126 koni. Natomiast powiem Wam taką ciekawostkę, nie wszystkie motocykle były blokowane na eku. W większości, zgadza się, były zablokowane na eku, ale nie wszystkie. Jeżeli chodzi o ten temat, na wiosnę pojadę na hamownię, zmierzę jaką ma moc i wtedy podejmę decyzję, czy odblokować eku, czy nie. Na razie zostaje to tak jak jest, odblokowane króćce, dają około 126 koni, także mniej więcej 130 koni w tym motocyklu to już jest naprawdę sporo i pewnie większość z Was nie zdecyduje się na wymianę tego, na zrobienie tego komputera, na odblokowanie tej mocy, bo mija się to z celem, nie ma to jakiejś większej chyba różnicy, szczególnie przy tych prędkościach, które my osiągamy na drodze. Jeżeli chodzi o odblokowanie komputera, koszt takiego czegoś to jest od 800 do 1500 zł. Jest naprawdę sporo firm, które się tym zajmują, więc bez problemu można to ogarnąć, jeżeli komuś to przeszkadza, jeżeli ktoś czuje taki niedosyt, że to powinno być, nie ma najmniejszego problemu. Po wyłożeniu tych pieniążków na to, po zrobieniu tego eku, i tak jesteśmy sporo, i to bardzo sporo do przodu, bo nadal to jest około 9000 do przodu na tym roczniku. Powiedzmy, im starszy rocznik, tym troszeczkę mniej, ale i tak jesteśmy sporo do przodu. Także decyzja należy do Was, słuchajcie. Według mnie, jeżeli ja miałbym drugi raz kupić ten motocykl, jeżeli bym nie miał tego, miałbym kupić wersję cywilną, wybrałbym ten. Wybrałbym ten z tego względu, że w starszych motocyklach różnego rodzaju problemy były. W tych pierwszych wersjach jakieś tam problemy z zaworami, w następnych wersjach jakieś problemy z elektryką. Im młodszy motocykl, tym mniej tych problemów. Tym fabryka Yamaha dopracowała te wszystkie bolączki, te wszystkie choroby wieku dziecięcego. Więc wiadomo, no im młodszy motocykl, tym lepszy. Nie słuchajcie, że stare motocykle, że fajnie się nimi jeździ, że to wiadomo, stare motocykle też się fajnie nimi jeździ, ale powiedzcie, kto nie wolałby, jeżeli by dwa motocykle by były postawione obok siebie, stary i młody, w tej samej cenie, który byście wybrali? 99% na pewno z Was wybrałoby młodszy motocykl i w tym przypadku właśnie dokładnie tak jest. Tak jak mówię, wszystko jest serwisowane, wszystko na oryginalnych częściach, jak widzieliście w poprzednich filmach, nawet głupie filtry, czy powietrza, czy filtry oleju, wszystko jest oryginalne, wszystko jest zrobione, wszystko jest serwisowane, więc tutaj nie ma co za bardzo się zastanawiać, jeżeli ktoś ma jakieś obawy. Troszeczkę chęci, troszeczkę pracy swojej włożonej, troszeczkę niewielkim kosztem, powiedzmy, naprawdę niewielkim kosztem, i można naprawdę doprowadzić ten motocykl do super stanu. Zobaczycie zresztą na wiosnę. I teraz tak, następny koszt to jest koszt lakierowania. W moim przypadku akurat mam z tym dobrze, że bliski mój znajomy, powiem więcej, mój szwagier jest zawodowym lakiernikiem, więc ogarnie mi to, powiedzmy, za przysłowiową flaszkę. Oczywiście ja się tam z tym odpowiednio rozliczę, ale no z tym mam dobrze, że lakierowanie nie będzie mi kosztowało tyle, co powiedzmy u jakiegoś tam innego lakiernika, czy jakbym to oddał do serwisu lakierniczego. Lakier do tego motocykla oryginalny z tych roczników to jest koszt. Byłem specjalnie w firmie, która dorabia lakiery. Koszt dorobienia takiego oryginalnego lakieru, to jest lakier trzywarstwowy, kosztuje około, za litr już mówię, za okrągleniu, około 600 zł, plus tam do tego jeszcze bezbarwny i tak dalej, i tak dalej. W sumie koszt tego wychodzi około 700 zł z haczykiem. Za litr lakieru, do tego jeszcze utwardzać, jakieś tam inne rzeczy, to jest granica 700 zł. Do tego dochodzi lakierowanie, szpachlowanie i tak dalej, także to musicie sobie doliczyć mniej więcej. Ja Wam powiem, że nie będę tego lakierował tym oryginalnym lakierem, nie będzie w kolorze Yamahy, nie będzie w kolorze oryginalnym, która wychodziła w tym roczniku, nie będę używał lakieru z Yamahy, natomiast będę dorabiał lakier, właściwie to firma będzie mi dorabiać, ja sobie tylko wybiorę kolor, jedna z wyższej półki lakierów, naprawdę bardzo dobrej jakości i to będzie koszt około 170 zł, także widzicie, jest różnica i to spora.
tylko to jest lakier samochodowy, nie motocyklowy, ale z tym to raczej nie ma problemu. Lakierowanie, tak jak mówiłem, trzeba sobie do tego doliczyć. Nie wiem, czy macie kogoś znajomego, czy sami to możecie ogarnąć, czy oddacie to do lakierowania. Jeżeli motocykl jest w białym kolorze, wydaje mi się, że bardzo ładny kolor tego motocykla. Wystarczy polakierować tylko te elementy naprawiane, które są. I w białym kolorze bardzo ładnie to wygląda. Mój motocykl był w kolorze niebieskim, takim zwykłym niebieskim kolorze policyjnym, więc straszny ten kolor jest jak dla mnie. Zdecydowałem się na lakierowanie. Gdyby nie to, to malowałbym tylko elementy, które wymagają, czyli tam, gdzie były wycięte dziury po syrenkach, zadupek i tyle. Słuchajcie, jeśli chodzi o kwestię zadupka, ciężko go dostać w jakiejś małej cenie. Koszt takiego zadupka to jest od 1000 do 1300-1400 zł. Poszaleli chyba ci ludzie z tymi kosztami, z tymi zakupami, z tymi częściami do tych motocykli, ale uwarunkowane jest tym, że jest to bardzo chodliwy towar. Bardzo dużo tych motocykli jest przywożonych z Francji czy z innych krajów. Takie elementy właśnie jak zadupek, który jest tam po części troszeczkę wycięty, takie elementy jak właśnie fotele tylne, stelaż pod tylny kufer, no ceny są narzucane dlatego, że są bardzo chodliwe. Mnie udało się zadupek ogarnąć, jak widzieliście w poprzednim odcinku, także tutaj kwestia należy do Was, czy chcecie troszeczkę zaoszczędzić jeszcze na tym i zrobić to samemu, wszystkie te plastiki poogarniać, czy oddacie to do lakierowania. Słuchajcie, jest firma, jest kilka firm, która zajmuje się klejeniem plastików. Ceny w granicach 400-500 zł za poklejenie plastików, czyli mamy tak, boczki, prawy, lewy, zadupek i wszystkie te elementy, które były powycinane pod gmole, przednie i te, które wymagają właśnie, w których są powycinane te dziurki. Tamtych elementów jest chyba 5 czy 6, już nie pamiętam dokładnie. To jest, tak jak mówiłem, koszt w granicach 400 zł. Naprawa tego, wysłanie do tej firmy i odsyłają to w ciągu chyba 14 dni. Także nie jest to jakiś tam wielki koszt, jeżeli komuś się tego nie chce robić. Jeżeli ktoś ma namiary na takie firmy, które zajmują się tym klejeniem plastiku, które niektóre firmy mają przygotowane już tak jakby te elementy brakujące do naszych tych boczków, do tylnego zadupka, to wysyłamy im, oni mają już zrobione gotowe takie elementy, które tylko wklejają do tego i wysyłają nam z powrotem. Także nie jest to jakiś wielki koszt. Ktoś jak chce zaoszczędzić, zrobi to sam, tak jak ja. Troszeczkę chęci pracy i mamy to wszystko ogarnięte. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, nie mogę złego słowa powiedzieć na motocykle z Francji. Warunkiem jest tylko znaleźć dobry egzemplarz, bo jak wiadomo, u nas ci handlarze próbują wcisnąć różne rzeczy i oni tam po prostu na miejscu, już we Francji, próbują składać może z trzech motocykli jeden, bo wiadomo, no tam albo są rozbite, albo w jakichś tam częściach, albo naprawdę już zajechamy niektóre motocykle. Także to jest kwestia u nas tylko, polskich handlarzy, to nie jest kwestia tam, że z Francji przywożone są takie motocykle. Naprawdę można znaleźć w bardzo dobrym stanie motocykl przywieziony z żandarmerii, jak widzicie na tym przykładzie. Naprawdę nic tutaj nie brakuje. Także zachęcam Was, jeżeli macie dylemat, nie ma chyba tu się za bardzo nad czym zastanawiać. Ja wolałem dużo moczo motocykl w tej samej cenie niż, nie wiem, czy za 13 tysięcy kupiłbym w dobrym stanie pierwszą wersję tej Yamahy, która mi się, no, nie wiem jak Wam, mnie się osobiście nie podoba, szczególnie te zegary w tej pierwszej wersji. Reszta kwestia do dogadania, z tyłu na zadupek, to wszystko, no, nie powiem, że są brzydkie, bo wszystkie te motocykle są piękne, każdy ma swój urok, każdy ma swój gust tak samo, także tutaj decyzja należy do Was. Ja Was zachęcam, żeby kupić jak najmłodszy motocykl. Wiadomo, te motocykle kupuje się z tego względu, że ktoś nie ma tyle budżetu, żeby wydać, a chciałby mieć w miarę młody motocykl, jak chyba każdy z nas. Także jeżeli chcecie trochę zaoszczędzić, jak najbardziej polecam te motocykle przywiezione z Francji. Nadal serwisować je na oryginalnych częściach i naprawdę wierzcie mi, że ten motocykl pojeździ jeszcze bardzo, bardzo długo, będzie Wam wiernie służył. Nie patrzeć na to, nie patrzeć, że te przebiegi są w granicach 100 tysięcy,
U nas niestety polska mentalność jest taka, że ktoś woli kupić, powiedzmy, ściorany, zmęczony życiem motocykl czy tam samochód z przebiegiem, powiedzmy tak w cudzysłowie, 30-40 tysięcy, niż kupić naprawdę fajny motocykl w bardzo dobrym stanie, wygląd powiedzmy idealny albo bardzo dobry i z przebiegiem 120-130 tysięcy, bo nie wiadomo co się z tym będzie działo. Nie patrzcie na to. Te przebiegi to jest naprawdę, wierzcie mi, w tych motocyklach to jest dopiero dotarty motocykl. Jeżeli on jest regularnie serwisowany i nadal będzie regularnie serwisowany na oryginalnych częściach, on jeszcze posłuży bardzo, bardzo długo i wiernie. Także z mojej strony to by było wszystko. Znacie moje zdanie na ten temat. Bardzo chętnie wysłucham Waszych komentarzy, bardzo chętnie wysłucham przeciwników tego, bardzo chętnie wysłucham zwolenników, szczególnie osoby, które mają takie motocykle sprowadzone z Francji, które już doprowadziły je do stanu takiego, że już sobie jeżdżą, że doprowadziły go do wersji cywilnej. Także dziękuję Wam serdecznie za wszystkie subskrypcje. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, łapka w górę. Dziękuję za prawie 100 subskrypcji jak do tej pory, choć praktycznie zaczynam dopiero ten temat od 2 miesięcy, od października, od 3 miesięcy z Yamaha FJR. To jakoś podbudowuję, tak? Także Wasze głosy, Wasze komentarze, Wasze wszystkie lajki, które dostałem, cały czas podbudowują jakoś i zachęcają do nagrywania kolejnych filmów. Mam nadzieję, że rozwiałem jakieś wątpliwości Wasze z zakupem takiego motocykla. Mam nadzieję, że komuś te filmy do czegoś się przydadzą. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś kupił taki sprzęt, taki motocykl po służbach, że moje filmy przydały się do czegoś, rozwiać jakieś wątpliwości. I zachęcam do oglądania następnych filmów. Spodziewajcie się za niedługo następnych filmów w temacie moja Yamaha FJR, przerobienie na wersję cywilną. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, pozdrawiam wszystkich serdecznie, lewa w górę i do następnego filmu. Cześć!